Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem chciałam Wam pokazać coś takiego jak w prognozowaniu i symulacjach element zwany metodą wygładzania Browna. Jest to metoda adaptacyjna, czyli taka, która ma się dostosować do właściwości danego szeregu. Ona, całym clou tego, powiedzmy, problemu jest podstawienie do wzoru, który tutaj umieściłam na samym dole. On mówi o tym, że prognozowana wartość Y, czyli YTP, to ustalony parametr przez nas alfa przemnożony razy wartość rzeczywista, ale z okresu wcześniejszego, plus 1 minus właśnie ten sam parametr przemnożony razy dopiero co wyznaczona prognoza, czyli z okresu wcześniejszego. No dobrze, jak to działa faktycznie w praktyce? Na początek musimy przyjąć, tak jak tu widzicie, że pierwsza wartość prognozy jest równa wartości rzeczywistej z okresu, powiedzmy, badanego. I teraz pierwsza przez nas wyznaczona prognoza polega na tym, że... No zróbmy to, powiedzmy, jeszcze raz przeliczymy, bo widać, że ja to mam to policzone. Czyli tak, zgodnie ze wzorem ma być przemnożona alfa. Ja od razu wciskam klawisz F4, żeby ciągle z tymi dolarami było odniesienie do tej komórki F1. Przemnażam razy wartość Y rzeczywista, ale z okresu wcześniejszego, plus, otwieram nawias 1 minus, i jeszcze raz odwołuję się do tej alfy, wciskam F4, zamykam nawias, mnożę, a razy co dopiero otrzymana prognoza z okresu wcześniejszego. W tym miejscu mam wyznaczoną tą prognozę. To jest prognoza jakiejś zmiennej Y, może być to dochód z poprzedniego okresu, że po prostu dochód jakiejś firmy albo osoby. I żeby mieć kolejne prognozy, ja ciągle wystarczy przeciągnę to w dół i uzyskam te same wyniki. Często kolorem zaznaczam, jeżeli na przykład mam 24 analizowane okresy, to okres 25 nazywam już okresem jakby w przyszłość i wartość wyznaczona na ten okres 25 nazywam już typowo prognozą w przyszłość, czyli prognozą dynamiczną. Wszystkie tutaj prognozy, jakie otrzymaliśmy wcześniej, nazywamy prognozami wygasłymi albo mówimy po prostu o prognozie statycznej, czyli w okresie znanych wartości. Dodatkowo, to już jest typowa metoda Browna. Ok, ona ma jeszcze taką własność, że ten parametr alfa może przyjmować wartości między 0 a 1. No i cała sztuka polega na tej adaptacji, na takim ustaleniu tego parametru alfa, żeby dopasowanie tej metody, czyli czerwonej kreski, którą tutaj jest prognoza, była jak najbardziej dopasowana do kształtu wartości rzeczywistych, czyli YT na niebiesko zaznaczonego. Jeżeli ja teraz ręcznie z klawiatury zmienię, że to jest jednak 0,2, dopasowanie już widać się, te szeregi, że tak powiem, bardziej zbliżają. Gdy wejdę 0,3, dopasowanie jeszcze jest lepsze, te różnice odchodzą. Gdy wskoczy już mi na przykład 0,5, już jest coraz lepiej. 0,6, to nie jest tak, że od razu jak wcisnę 1, to jest na perfekt. Może się wydawać, że już jest dobrze, ale na przykład jeżeli wezmę 0,99, ten wynik, pomyłka, tutaj powinno być 0,99, jest, może być już lepsze. Najlepiej jest teraz policzyć błędy prognoz typu ex post. Tutaj mamy je wymienione, są one opisane co do nazwy i do wzoru i każdy z tych błędów trzeba wyznaczyć, a potem, o, zwróćcie uwagę, jak to jest liczone, pierwsze różnice podniesione do kwadratu, między wartością rzeczywistą a prognozą podnoszę do kwadratu.
To będzie do naszego błędu tutaj pierwiastek ze z błędu średniokwadratowego. Dobra, generalnie w jednostce y on będzie wynosił. Dobrze. Aha, bo tutaj mamy jakieś załamanie wartości. Ok, tutaj już. Aha, bo warto, to się wynika stąd, że po prostu jakby ten Y wyjątkowo w tych okresach kilku odstaje od normy i te błędy robią się gigantyczne. Potem tak jak widzimy, od wartości rzeczywistej odejmuje prognozę, jeszcze raz dzieląc przez wartość rzeczywistą i całość podnoszę do kwadratu. Do czego to będzie potrzebne? Do tego błędu pierwiastek z procentowego błędu średniokwadratowego, czyli RMSPE. I w tym momencie jeszcze nam zostaje najbardziej rozpowszechniony błąd MAPE, czyli muszę wpisać formułkę, moduł i od czego? Od wartości rzeczywistej odejmuję prognozę, a całość jeszcze dzielę przez wartość naszej rzeczy na wartość rzeczywistą, czyli moduł, czyli bez minusa, bez plusa, no, czy po prostu bez minusa, czyli wartość tylko dodatnią lub zerową otrzymamy. Jeżeli tak wpisane trzy formułki przeciągniemy w dół, a potem sumujemy każdą z tak podpisanych kolumn, to my mamy możliwość obliczenia tych trzech błędów ex post. I teraz można podejrzeć sobie, jak to było liczone zgodnie ze wzorem. Czyli liczymy pierwiastek z pierwszej kolumny, gdzie były te różnice do kwadratu, przez sumę n. Czyli n to u nas jest liczba obserwacji, ile my bierzemy w naszym, powiedzmy, w naszej analizie z użyciem metody wygładzania Browna, z tym, że wykluczam pierwszą obserwację. Czyli jeżeli mam 24 wartości rzeczywiste, to my w tym momencie nie mamy możliwości oceny dokładności dla pierwszej wartości rzeczywistej, jak ta prognoza się do niej miała, a więc mamy 23, a nie 24 obserwacje. Dlatego przy każdym z tych błędów, które tutaj mamy, możecie sobie podejrzeć, jak ja to liczyłam, dzielimy ciągle przez 23. Oczywiście jakby porównując z innymi metodami, czy to Browna, Holta, jakimś modelem trendu, czy średnią ruchomą, my wybieramy taką metodę, która ma w tym momencie najniższe błędy określonego rodzaju. I już patrząc nawet na te procentowe błędy, ja widzę, że te błędy wyrażone w pierwiastkach, przepraszam, w procentach, one są niskie. One nawet 5% nie mają, a więc można powiedzieć, że ta metoda wygładzania dała bardzo wysokie dopasowanie. Bo zasada jest taka, model czy metoda albo model, zależy co my tam badamy, daje wysokie dopasowanie wtedy, kiedy wygenerowane błędy niedopasowania są niskie. Jeżeli posiadacie błędy, przynajmniej nie błędy, tylko pytania do swoich zadań, możecie je wysłać do mnie bezpośrednio na adres mailowy, który tutaj umieszczam. Jeżeli będę miała tylko możliwość, odpiszę bezzwłocznie. Przeglądajcie wszystkie playlisty. Całość mojej wiedzy znajduje się w tych playlistach posegregowanych tematycznie. O mnie możecie się dowiedzieć więcej, pisząc na zadania, czy tam wchodząc na zadania /projekty.pl. No i po prostu pamiętajcie o tym, że te zadania, które ja prezentuję, to jest jedna z metod. Jedna jakby z przykładów, to musicie sami więcej przeliczyć. Jeszcze w sumie na koniec zapomniałam jednego elementu, właśnie elementu optymalizacji tego parametru alfa. Generalnie chodzi o to, że jeżeli wejdziemy w narzędzia, w dodatki solver i wpiszemy na przykład, że chcemy minimalizować błąd mapę, na przykład, może to być inny, ustalony przez waszego wykładowcę. I jeżeli chcemy, żeby zmieniało się parametr alfa i ustalimy, że parametr
musi być między 0 a 1, czyli mniejszy od 1, a większy od 0, to w tym momencie, jeżeli klikniemy klawisz rozwiąż, to my możemy uzyskać raport wyników, w którym, jak widać, zaraz to sobie pokażemy, to widać tutaj mapę zostało zmniejszone do poziomu, nie chodzi, że musi być znacznie niższego, akurat tutaj dużo się nie pomyliliśmy, ale można zmniejszyć błąd prognoz ex post do tego stopnia, do jakiego my dążyliśmy. Czyli żeby był ten błąd niedopasowania jak najniższy możliwy. Solver jest bardzo pomocny i najlepiej nim się opierać przy wyborze tego parametru wygładzania alfa. Teraz już kończę ten film. Jeżeli macie pytania, piszcie, subskrybujcie, komentujcie, zadawajcie pytania. Pozdrawiam.